Prawdziwa mocna kawa jak armaty czarnego korsarza. Limitowana edycja z wizerunkami piratów z nadbałtyku. Za dużo gadania, za mało robienia, no. Dobrze. Co, próbujemy tego monstera? Jaki kolor? Różowy. Ruszofy. No dobra, no to dawaj ruszowego i dopinaj. Do przodu. Na stojak, do mnie. Idziemy. Teraz. Daj teraz czarnego monstera. O, i teraz zrobisz tym czarnym, dobra? Jakiego ciężaru możemy się spodziewać? Spróbujemy to zrobić. Myślę 25 minimum. Minimum. No, jest ta łapa. Hop. Kurde. Oj, to wina Marcina, nie? Dzień dobry. Dzisiaj ja w roli trenera, jako zastępca Marcina. Marcin dał nam wytyczne. Powiedział Marcin, że mamy dzisiaj zrobić... Wyciskanie. Trening. Mamy zrobić trening. Pytając się go o ilość powtórzeń, ilość serii, to powiedział, że mamy wykonać wszystkie. Więc wykonamy wszystkie serie wyciskania. Ciężary, na jakimi operujesz? Stówka. Na stówka, jedynka? Piątka. Stówkę na pięć? Poważnie? Kurwa, to tu będą grube ciężary. Dobra. To myślę, że tak, polecimy sobie ustawienie, posprawdzamy, co tam Marcin spieprzył. Poprawimy po nim oczywiście, ale trzymamy się wytycznych, czyli wykonujemy wszystkie wytyczne Marcina będą zachowane. Lecimy. Karina rozpoczyna od ustawienia sobie wysokości stojaka, czyli coś, co Marcin nigdy jej nie powiedział, żeby zrobiła. Musiała to oglądać u mnie na YouTubie, żeby zacząć sobie od ustawienia stojaka. Tak. Marcin zapewne kazałby ci robić bez mostka, ale jednak my musimy zrobić ten mostek, żeby było bezpiecznie. No i tu już wychodzi to, co Marcin źle zrobił. Mianowicie jeszcze bym poprawił troszeczkę bardziej chwyt. Teraz jest bardzo ładnie. Masz przeprost w łokciu, czy nie wierzę w to, że masz biceps za słaby? Znaczy za mocny wygląd tricepsu będzie pewnie, co? Mhm. Bo Karina zajmuje się głównie siłowaniem na rękę, więc tutaj idzie fajnie zauważyć dominację tego bicepsu, tak? Jest mega przeprost w łokciu, ale myślę, że to nie będzie ci stanowiło problemu. Chciałbym jeszcze zobaczyć, żebyś dała sobie, nie wiem, podyszce jakieś, czy ile dajesz na drugą serię podyszce? Żebym sobie zobaczył tylko ustawienie dłoni szerokości chwytu. Jako, że u Karyny jest mocny ten biceps, on może być też obkurczony. Kiedy miałeś ostatni trening samego siłowania na rękę? Trzy miesiące temu. A pamiętajcie, że przetrenowany biceps czy przetrenowany mięsień, obkurczony mięsień niejednokrotnie może być delikatnie upośledzony. Przez to też może być tak, że robi ten przeprost, bo gdyby była całkiem spięta, byłaby powiedzmy teraz w ciągu, ale miałaby elastyczny ten mięsień, udałoby się jej to utrzymać. Teraz, tak jak powiedziała, nie trenowała, tak? Ten mięsień jest dalej obkurczony, ale może być osłabiony, więc pojawia nam się przeprost. Nie jest to jakiś tam duży ten przeprost, da się go wyeliminować. Samo poprawienie chwytu już ja poprawiłem, bo Marcin oczywiście to spieprzył, ale teraz już jest ok. No i co? I może opowiedz, czym tak zajmujesz się profesjonalnie, co ostatnio zdobyłaś, bo widziałem, coś tam było, nie? No. Znaczy tak, jestem mistrzynią Polski i ostatnio wicemistrzynią Europy siłowania na rękę. Kategoria? 57 kilo. I tam są jak kategorie kobiet? Do 57? Jak są podzielone? Jest mniej kobiet, mniej kategorii wagowych niż u mężczyzn? Do 52, 57, 63, powyżej, jeszcze A ta ciężka jest powyżej ilu? 75 plus chyba, a później jest plus? Open, no. Potem jest open już. No a u facetów? Chyba tak. No to najwyższa jest 105, a później 105, no i open, nie? Z plusem, no, czyli open. No to są różnice, to w każdej federacji tak jest, w każdym sporcie. W trójboju chyba jest plus 82 u kobiet. Dobra, 40. Robiłaś w Monsterze jakieś zabawy? No. Dawał ci Marcin? Tak. Jak szło? Różnie. Co? Różnie. Co tu był? Chciałem jedno tylko zobaczyć, bo samo wyniesienie sztangi robisz na nadgarstku, dopiero potem się układasz dobrze, nie? Robisz tak też na ciężarze submaksymalnym? Tak samo? To ci może osłabiać troszeczkę prostownik czy nadgarstka. Więc lepiej by było, żebyś zabierała sobie sztangę, chowając już łopatki w tył.
stanąć sobie na palcach, podnieść dupę do góry. I zostaw dupę w górze. Podnieś, stań na palcach, tak żebyś tylko wyniosła sztangę. Łopatki oprzyj, a dupa w górze. Nie wiem, jadę tak. Może ja ci pokażę, czekaj, powiedz. Chodzi o to, że jak jesteś tak już ustawiona, no to musisz zabierać tak. Ale jeżeli ty staniesz sobie na dup na palcach, to zauważ, że przesuwa ci się cały bark. I wtedy tylko ją wynosisz do góry i dokładasz poślad. Jesteś już spięta, nie musisz dokręcać ręki, łopatki, tylko jesteś już w pozycji prawidłowej do wyciskania. Tak, żebyś zabrała sobie sztangę z wysokości oczu i miała też bark w tym momencie przenoszenia do spięcia. No ale to ja się nie dziwię, że tego nie wiesz, skoro Marcin cię trenuje, nie? Kurde. No i do góry, na palcach, stań, ale oprzyj się na łopatkach. Ty jesteś za daleko, ty... Że ci tego Marcin nie powiedział. Co tam daj? Za daleko jest, wychodzi pal o tym. Patrzcie, ona ma ustawienie. O, teraz było to ładne zabranie. Z barów wszystko zawierała. No, o. No, sama pozycja, tutaj muszę pochwalić tego łysego typa, co cię trenuje, że pozycję ci ustawił bardzo ładną. I teraz z dupą w górze wynosisz sztangę i dopiero dołóż dupę. I pamiętaj o tym spięciu, o którym mówiłem u Mendelsona. Jesteś maksymalnie spięta, od samej góry do samego dołu. Trzymaj to spięcie i jedziemy. Widzisz? I nie musisz poprawiać. To jest, ma być mega niewygodne. Ciach. Dobra, trójka, na mnie starczy. Krzywo leżysz? Nie wiem. Chyba tak, leżysz krzywo. Tak? Nie słuchaj za dużo rad. Widziałeś, jak on skończył. Chcesz mieć triceps cały? Chcesz mieć triceps cały? Ile z Marcinem wyciskałaś najmniej? Bez Monstera? No. 67,5. Najmniej? Nie, najwięcej to było. Najwięcej? No. No to gdzie ta stuwa na 5? Pół. Czyli to są jak te pauzy u Marcina. Rozumiem. On robił pauzy w głowie. No właśnie za ciężko mi to wyglądało, tą stuwę na 5. Wiesz, ja ci uwierzyłem? Ja naprawdę uwierzyłem, że ona robiła tą stówę na 5 i sobie myślę, no jest przekot, nie? Przekot. To źle powiedziane. Przewagon. Damy 60 na dwa ruchy. Tak? Dobra, to 60 na dwa ruchy. Będę chciał przypatrzyć się, bo ona ustawia się do sztangi, a nie wiem, czy to zauważycie, sztanga idzie tam, a ławka była tak. Przez to ona, układając się do sztangi, leżała krzywo względem ławki i jakbyście zobaczyli z góry, to cały ten ruch był taki. To będę, na to będę chciał teraz zwrócić uwagę, temu się przypatrzyć. Czy to ewentualnie nie jest coś z najszerszego, czy gdzieś tam zębaty nie trzyma, ale to sobie to nam wyjdzie w praniu. Po tej 60 prawdopodobnie jeszcze zejdziemy na jedną serię mniejszą, żeby już to fajnie poustawiać i wejdziemy na tego Monstera. Jedno fajne jest, że w tej serii już pracowała przy każdym powtórzeniu na pełnym dopięciu, czyli jest tylko ten ruch. Wiadomo, że on nie będzie całkowicie wyizolowany, ale staramy się tylko wprowadzić ten zakres ruchu. Nie robimy wyprostu, poprawiania łopatki, wsadzania łopatki, to jest bez sensu. Cały czas jest jeden ruch, szybka seria, trzy ruchy. Czyli mamy tytuły utytułowana zawodniczka. Jak długo trenujesz arm wrestling? Półtora roku. Zaczynałaś całkowicie jako świeżak, jako natural oczywiście, no, do czasu już poznałaś Palecioka, no ale to spoko, to się nie liczy, bo podobno stanazolol to nie jest doping, według Marcina. Macie badania antydopingowe? Tak, ale na Mistrzostwach Europy i Świata. Na Mistrzostwach Europy i Świata, na Mistrzostwach Polski nie ma wady. Staj na palcach, no. Wbij łopatki już popraw chwyt i teraz. No, przenosisz bardzo daleko. Tyle przenosisz. Musisz to maksymalnie zmniejszyć. Fuck. Co jest? Co jest? Wiesz co? Ławkę musisz tak dać. Zabią tam i przesuń ją lekko. Za bardzo, chyba popłynęła teraz. Jeszcze.
Gdzie? Tu. Dobra, teraz będzie ok. Bo znowu tak leżałaś, ale zauważyłem, że jesteś bardziej dopięta z prawej strony. No i tu jest. Jesteś dopięta bardziej z jednej strony. Trzeba by było to teraz sobie poprawić. Ja ci ją po prostu podam. Normalnie. To jest kwestia odzwyczajenia się. No bo za dużo gadania, za mało robienia, no. Dobrze. Ja chciałem zauważyć tylko, że mnie zmusili, żebym tyle gadał. Bo ja chciałem trenować, wiesz, jak nie? No ale Marcin powiedział, nie, ja z nią zawsze gadam na treningu i... No? Trzy. Popraw tą łopatkę, dopnij. Tu, 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 tu. O, i teraz. Dawaj lekko. No ale otwiera ci się cały czas. Nie wiem jak ten Marcin cię trenował, ale cały czas ci się otwiera ten chwyt, to wiesz, to... Nie wiem. No ja bym... No zrezygnował z jego usług, nie? Co, próbujemy tego monstera? Jaki kolor? Różowy. Ruszowy, no dobra, no to dawaj ruszowego i... Trzy, cztery. Popraw tu. Tu dopnij. Idziemy. Dopinaj. O! Wiesz co fajne jest? Bo w monsterze on sam wymusza na was... Jeżeli ktoś ma dobrą pozycję, to on będzie was ściągał, żeby zburzyć pozycję. Natomiast jeżeli ktoś ma jakąś dysproporcję, idzie nierówno, to monster przez to, że on daje ten bodziec i ciągnie, ustawia Karinę równo, tak naprawdę. Tak? Czyli ta ręka nam zostaje w dobrej pozycji, a ta, która nam się otwierała, jest dociągnięta. I teraz, jak widziałem, chyba że to przez to ustawienie ławki, ale wydaje mi się, że tu, ustawiła ją prosto do wyciskania. Pierwszy różowy, na drugą serię zakładamy niebieskiego monstera. No. W niebieskim już powinno być spoko. Na sztandze mamy 25 czerwone, 80 kilo. Haha, znowu mnie chciałeś zaatakować. Ma się ten refleks, nie? Trzy, cztery. Pamiętaj, tu z pięciu. Od samej góry, cały czas. Dociągnij łopatki, tak jest. Dobra. Dopinaj. Do przodu. Na stojak, do mnie. Idziemy. Teraz. Co? Mówisz na stojak. Pokazałeś tam. Gdzie pokazałem? Tam. Nie. Tak pokazałem? No na stojak tam, na ten. Wiesz, bo ty patrzysz z innej perspektywy i w ogóle... nieważne. Daj teraz czarnego monstera. O, i teraz zrobisz tym czarnym, dobra? Spoko. Myślę, że tutaj taśmy nadgarstki niepotrzebne, nie? Sam nadgarstek jest piekielnie potężny. Czerwone 25, dyszki 90 kg, czarny monster XS-ka. Wbijaj łopatki w ławkę, ciągnij ją do siebie, tą sztangę jakby. Nie wiem, jak się to chodzi, jakbyś chciała sobie wyobrazić, że ściągasz tą sztangę do siebie, nie? Trzy, cztery. Dopnij. Ściągaj do siebie ją. Dokładnie, trzymaj. Do przodu bardziej i do mnie. Nie. Dobra, poszło. Ten czarny monster jest zużyty trochę, wiesz? No. Też zrobiliśmy źle, bo na drugą serię daliśmy niebieskiego, teraz czarnego, a niebieski jest mocniejszy od czarnego. Czy jednak tego profesjonalizmu nie ma? Nie ma. Zepsułem to ja. Przyznaję się, zapewne by to zrobiła. No tylko teraz akurat wyszła moja niekompetencja, no ale jakby nie patrzeć, było to 90 kg. Co by nie patrzeć, i tak lepiej niż Marcin, nie? No ogólnie mogliśmy ten pomarańczowy wziąć. Co? Przepraszam, powiedzieć coś śmiesznego? Pomarańczowy monster mogliśmy wziąć. Myślę, że wtedy by poszło. Ale w ramach rekompensaty, że tu nie poszło, to biceps na pewno masz silny. Tak. Jak bardzo silny? Piekielnie silny. Robiłaś taki strict curl pod ścianą? Pod ścianą nie, na ławce jedynie. Sztanga prosta czy łamana? Łamana. Jaki ciężar? 40 coś. A raz? Na dwa. Jakoś tak. To nie jest tak samo jak tą setką na pięć? Nie. To wtedy z Marcinem robiłam. Jakie wykonujesz ćwiczenia? O, na biceps, jeżeli chodzi o jednorącz. Uginanie na ławce. W oparciu? Tak. Młotkowy chwyt? Nie, sukę. Z supinacją? Tak. No. Co jeszcze? Na sztandze łamanej. Mówię jednorocz. Aha. Typowo z hantelkiem. To też. Co jeszcze? Naprzemienne nie, jakieś. Nie, młotkowe. Tylko na rozgrzewkę. A młotkowe? Na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę. Czyli te takie siłowe, tak, to robisz tylko to, tak? No i jakiego ciężaru możemy się spodziewać? Spróbujemy to zrobić.
Myślę 25 minimum. Minimum? W no. pełnym zakresie ruchu? Nie czy no. tym takim... No, tym naszym. Tym waszym. A w pełnym zakresie ruchu? A to nie wiem, możemy się przekonać. To zobaczymy. O, i fajnie, no i mamy już challenge, nie? Przy Marcinie byś tego nie miała, nie? Ten zakres ruchu jest typowo stosowany właśnie u armrestlerów, ale zrobimy sobie też w pełnym zakresie, nie? Tutaj Karina mówiła, że ona robiła na troszeczkę grubszych hantlach, więc będzie się musiała przyzwyczaić. No dobra, ale biceps pracuje głównie w tym zakresie, który używasz przy siłowaniu na rękę, tak? Czyli jest w tym rozciągnięciu. Ale jeżeli ktoś ci wyciągnie rękę, no to tak naprawdę tu jesteś bezbronna, bo masz niewypracowany ten punkt, nie? Dlatego trzeba robić i do pełnego zakresu i w krótkim, nie? Trzeba robić, ale mało kiedy widziałem, żeby Tomek robił na przykład w pełnym zakresie. Albo Tomek, to tam wiesz. On to wszystkie tylko, o, pa, biorę 100 na biceps, czyli docelowe 25 kg. Tak. Rozciągnij. No tutaj już mniej rozciąga niż na 22. To i tak jest nadal więcej niż Marcin robi. Musisz ją rozśmieszać? No i... Wiesz, to miało być na raz, nie? Ale tak ci dobrze szło, że nie przerywałem. No, jest ta łapa. Pokaż. Ja tu lewą ręką, pocieszę cię, że ja chyba nawet nie zrobię tą lewą ręką. No, ja już czuję, że mnie na dupco, ten zerwany biceps. Jaja, nie? Czyli masz silniejszy biceps ode mnie. Ale lewą rękę widzisz. Co, robimy w pełnym zakresie? No dobra. Czyli już będzie pompa na ręce no. i już będzie... Będzie co mierzyć. 12,5, pełen zakres ruchu. Hop. Kurde. No! Oj, to wina Marcina, nie? Ty no, wiesz. Wszystko jego wina. A bo za mało odpoczęłaś po tym. No. Znaczy ja myślę tak, gdybyś nie robiła sobie tych swoich armwrestlerskich, to by dała radę. O, widzisz? Z takim tym co zrobię. Z czym? Z tym? No. No, a tu chodzi... Ale to tego nie potrzebuję, popatrz. No nie, to robimy tak czysto, no. Nie wiem, czy zauważyliście, widać to na kamerze. Czy widać na kamerze? Pierwsze powtórzenie robiła tak, to jej nie poszło, a drugie już robiła typowo właśnie pod armresting. Różnica jest kolosalna w tym, no ale ona nie używa tych zakresów, których ja teraz, powiedzmy, wymusiłem. No ale dalej nie wiemy, ile w pewnym zakresie zrobisz. Dziesiątki? Dziesiątkę spróbujmy. No to co? 12,5 za dużo, 10 za mało? Czy oszukałaś i podsunęłaś łokieć sobie? Nie. Ja pierdolę. Wiecie, co zaraz będziemy robić? Tu bierzemy stricka. 33. Myślałem, że będzie więcej, bo wyglądają te ręce na większe, ale są mega zbite. Wiecie, co to są pelikany? Karina, ich nie ma, pokaż. Gdzie? To jest samo mięso, nie? Chlaśnie w pysk. Temu Marcin chodzi z taką twarzą krzywą, nie? Lejesz go na treningu? Nie, tylko duszę. Dusisz, to co innego. Dobra, tym sposobem dotarliśmy do końca odcinka. Ciężko w ciągu jednego odcinka tak naprawdę poprawić wszystko to, co Marcin spieprzył. Ale nadrobimy. Szkoda tych 70. 60 było ciężko, no ale ta przerwa, no myślę, dałoby radę zrobić. Najpierw by trzeba było zacząć trenować. Tylko ty też, pytanie, ty kierunkujesz się typowo na armwrestling, nie? To ma być tylko dodatek, więc tutaj nie ma... Co? Teraz co innego. Co innego, co? MMA. Teraz jeszcze MMA, no właśnie. Czyli mamy tutaj skrosowanie wielu sztuk walki, kurwa, sportów. Mieliśmy armwrestling, tutaj jest troszeczkę trójboju, troszeczkę MMA, więc można powiedzieć wielozadaniowa dziewczyna. Więc nie ma się co przejmować tą 70. Tak? Tak. Dobra, tyle na dzisiaj. Na razie.